Siemaneczko moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy Remont For You. Witam Was po raz kolejny w moim garażu i dzisiaj taki trochę nietypowy temat, bo mam akurat chwilę wolnego i postanowiłem nadać drugie życie temu oto staremu toporkowi. Tak jak widzicie, no swoje przeżył, swoje na pewno już porąbał i zobaczymy, co uda się z niego ciekawego wyrzeźbić. Takie coś mi wyszło po wstępnym wyszlifowaniu. Powiem Wam, że miałem tutaj tą krawędź ciąć na prosto, ale podczas szlifowania uznałem, że jednak chyba to będzie wyglądało bardziej na półokrągło lepiej, dlatego, bo tu mamy jakiś łuk, tu mamy jakiś łuk, jak to by było na prosto, to tak wydaje mi się, żeby było średnio. Za chwilkę sobie wrzucę ten nóż do hartowania, ale zanim to zrobię, jeszcze tutaj nawiercę jeden otwór na pin oraz powiększę ten otworek, żeby tutaj włożyć później rureczkę podczas klejenia rękojeści. Jeżeli chodzi o rękojeść, no to akurat mam dzisiaj takie okładki, tak jak widzicie, z jakiegoś tam tworzywa sztucznego, coś takiego będzie. Dodatkowo przekładka, też taka jaskrawa, wydaje mi się, że będzie pasowała tutaj do tej rękojeści. Rureczka oraz pin. Dzisiaj, moi drodzy, wrzucam dzika. Tak więc jedziemy dalej. Piec powoli się nagrzewa, w tym momencie mamy 580 stopni, nagrzewam do 850 stopni. Nie wiem jaka to jest stal, podejrzewam, że jakaś węglówka, dlatego też zahartuję tak jak stal węglową. W międzyczasie sobie też przygotowałem już rękojeść, wstępnie ona jest tak jak widzicie wyszlifowana i tutaj już ten przód rękojeści jest prawie że dopracowany. Jeszcze sobie troszeczkę poczekam, aż ten olej się wchłonie, dopracuję sobie papierkiem 400 i jeszcze raz zaolejuję, żeby to już było na gotowo. Tak więc w międzyczasie zrobię tutaj jakiś ogar, czekam, aż ten piecyk się nagrzeje i hartowanko.
Najgorsze jest to, że drzwiczki w tym piecyku otwierają się na lewą stronę. Budując go nie przemyślałem, powiem szczerze Wam, tej rzeczy, bo gdyby otwierały się na ścianę, byłoby mi wygodniej złapać ostrze i szybko przełożyć do oleju, żeby zahartować. A tak to po prostu muszę się tutaj gimnastykować i omijać tutaj te drzwiczki. Tak więc następny piec, jaki będę budował, będą się drzwiczki otwierać w drugą stronę, no bo raczej będzie stał w tym miejscu, gdzie stoi ten. Czy trochę mam za małe pudełko na olej, Wam powiem, ale dobra, później będę się zastanawiał, co z tym zrobić. Kurczę, troszkę poszło bokiem. Nie wiem, fajnie, czy uda mi się to wyprowadzić. Nie wiem, czy to widać, moi drodzy, ale to ostrze delikatnie poszło sobie bokiem. Mimo iż zeszlifowałem krawędź nącą tutaj z tej strony, prawdopodobnie gdzieś było więcej materiału i podczas hartowania po prostu to ostrze gdzieś tam złapało, no wygięło się po prostu no, w którąś stronę. Myślę, że to jest do uratowania. Zetnę troszeczkę bardziej jeszcze, myślę, że z centymetr tutaj skrócę ten nożyk albo z pół centymetra i skupię się, jak będę robił szlif na tej stronie, gdzie jest wygięty. Wtedy tak mi się wydaje, że to ostrze powinno jakby odgiąć się troszeczkę w drugą stronę, ale no zobaczymy, jak to jutro wyjdzie, ale to też nie jest jakieś tam mega duże wygięcie, no z milimetr, ale wkurza, no tak Wam powiem. Dobra, idę do domciu, myślę, że jutro dokończę go. Thank you.
Można powiedzieć, że misja zakończona sukcesem. Nie robiłem satyny wzdłuż ostrza, bo użyłem po prostu pasów do satynowania i takie coś zostawiłem, w miarę mi się to podoba, jest ok, ten nóż będzie służył mi generalnie w kuchni, tak więc no nic tutaj więcej nie rzeźbiłem. Jeżeli chodzi o rękojeść, no to zobaczcie, jak się prezentuje, moim zdaniem bardzo fajnie, aczkolwiek no te zielone przekładki, myślałem, że to będzie troszeczkę lepiej wyglądało, ale powinienem no, zastosować bardziej takie kontrastujące, bo tak to ten kolor po prostu zginął. No cóż, następnym razem myślę, że się poprawię. Ni to nie jest serb, ni to nie jest jakiś taki tasak typowy, kuchenny, ale najważniejsza rzecz, moi drodzy, że tnie, tak więc na pewno znajdzie zastosowanie u mnie w kuchni. I tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i że ten niedzielny wieczór spędziliście miło ze mną. Jeżeli macie ochotę, możecie na koniec filmu jakąś tam łapkę zostawić w górę, komentarz. To zawsze pomaga gdzieś tam bujnąć algorytm. I tyle. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Na razie.